Przed nami 12 miesięcy premier gier. 12 miesięcy, miejmy nadzieję, obfitujących w naprawdę solidne propozycje sieciowe. Faktycznie patrząc na wszelakie głosy na niebie i ziemi, okazuje się, że 2021 rok może być tym przełomowym po kilku latach stagnacji i braku nowości. Dlatego dzisiaj w materiale skupimy się na wybranych grach sieciowych, które w 2021 roku powinny się pojawić. Zapinajcie pasy, przed wami całkiem solidna lista, a raczej pierwsza część. Zapraszam do oglądania, a także do komentowania, gdzie podacie gry, na które wy czekacie najbardziej. Przeskoczymy sobie do gry polskiej, tak na starcie, o której mówi się już od dłuższego czasu, czyli Broken Ranks. Po okrągłych 10 urodzinach The Pride of Tarn, które miały miejsce w 2020 roku, to może być idealny prezent dla fanów oldschoolowego MMORPGa. Broken Ranks zapowiada się bowiem bardzo dobrze pod względem rozbudowanych schematów, a także linii fabularnej, która i w Tarnie prezentowała się moim zdaniem przyzwoicie. Oczywiście wraz z faktem, że to swoista ewolucja znanego już tytułu, możecie spodziewać się niskich wymagań systemowych, turowej walki, no i masy Polaków na serwerach. Dokładnej daty premiery nie podano, ale 2021 rok jest pewny i sam zacieram ręce na tą pozycję. Blue Protocol byłoby na dzisiejszej liście trochę wyżej, ale pojawiają się pewne komplikacje. Generalnie bardzo, ale to bardzo wyczekuję tej produkcji od Bandai Namco, bo jest w klimatach anime, bo może dać to wszystko, czego brakuje w Genshin Impact, mówiąc o zabawie w grupie. Ogromne bossy, dynamiczna walka, piękny, półotwarty świat. Niestety pojawiają się znaki zapytania, bo po przepełnionych testach w zeszłym roku wiemy wyłącznie o możliwości zabawy w drugim kwartale 2021, ale deweloper, pamiętajmy, wycofał się z globalnego wydania od razu, więc prawdopodobnie pogramy, ale ze zmianą IP, a na naszą premierę poczekamy kilka do kilkunastu miesięcy. O ile dobrze pamiętam, w 2020 roku chyba Lost Ark Online wyleciał z listy ze względu na to, że nad premierą pojawiło się więcej znaków zapytania niż potwierdzonych informacji. 12 ubiegłych miesięcy okazało się jednak obfite w pozytywne działania. Przykładowo Lost Ark trafił do Amazonu, który powinien chcieć jak najwcześniej wydać grę w Europie i Ameryce. W tej sytuacji hype również stał się odrobinę większy, chociaż nie ukrywajmy, szczyt popularności tego action RPGa sieciowego jest już dawno za nami i teraz po prostu nastawiam się na przyjemny gameplay, którym Lost Ark dysponuje, chociaż może okazać się, że w 2021 roku to już trochę za mało. Elion nie jest moim faworytem, ale to raczej pozycja, na którą ostrzy sobie zęby zaskakująco duża liczba widzów. Prywatnie ten optymizm ciekawi mnie o tyle, że przecież Elion jako R nie wzbudzał większego zachwytu, a część interesujących systemów przy zmianie nazwy została przearanżowana bądź totalnie wywalona. Nie zmienia to jednak faktu, że za Elion stoi ekipa, która niegdyś wykonała kawał dobrej roboty przy kultowej terze online. Miejmy zatem nadzieję, że akurat Elion okaże się tym dobrym przedstawicielem rynku Made in Asia, pozostając z nami na długie lata, co przykładowo Blessowi już się nie udało. Szanse są spore, bo graficznie i pod względem walki Elion akurat robi robotę i czuć tam stały progres, jeżeli chodzi o prace deweloperskie. Po ostatnim materiale z Book of Travel zauważyłem, że sporo osób zainteresowało się nietuzinkową grą z gatunku Tiny Multiplayer Online. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak dodać tą pozycję do dzisiejszego zestawienia. To projekt jak żaden inny na tej liście, wyglądający niczym obraz, po którym przyjdzie nam się przemieszczać. Jest to sandbox, którego premierę zaplanowano na czerwiec 2021, o ile nic się nie zmieni i nie będzie jakichś opóźnień. Jako bohater możemy zostać dosłownie kim chcemy, przy wcześniejszym skonstruowaniu postaci na bazie totalnie RPG-owych założeń. Następnie ruszamy w wędrówkę, zbierając surowce, wykonując masę eventów czasowych, które są tutaj podstawą, no i przy okazji ucząc się nowych umiejętności. Po więcej informacji odsyłam Was akurat do materiału, który pojawił się nie tak dawno na kanale, dzięki czemu Book of Travel poznacie znacznie, ale to znacznie mocniej, biorąc pod uwagę informacje, które na dany moment udało się pozyskać. Mortal Online 2 to premiera, o której wspominałem już w zeszłym roku i rzeczywiście testy w 2020 się odbyły. Teraz z kolei przychodzi czas, aby gra zyskała znacznie więcej osób na serwerach. Producenci planują w najbliższym czasie zaoferować nam format Early Access, który pozwoli dojrzeć MMORPG-owi, no i zebrać znacznie więcej opinii. Przed wami wszystko to, co znacie w Mortal Online w odświeżonej grafice, a osoby grające dotychczas w wersję podstawową poczują się tutaj jak w domu. Dużo hardkorowej zabawy z pierwszej osoby, pełna sandboxowość i otwarte PvP. Mortal Online takiego odświeżenia po prostu wymagał, a w nowej oprawie i z ulepszonymi mechanikami ma szansę, aby trafić nie tylko do starszych, ale i nowszych graczy poszukujących oldschoolowego podejścia do MMORPGów.
Crimson Desert jest dla mnie o tyle intrygujący, że oferuje przygodę po prostu sieciową z dużym naciskiem na fabułę względem monotonnego grindu, który w Black Desert mnie odrzucił. Liczę zatem, że ten miks single playera z kooperacją i elementami sieciowymi jak PvP oraz wojny o zamki wyjdzie po prostu dobrze. Graficznie Crimson Desert wygląda bardzo przyjemnie, chociaż będzie to zdecydowanie gra wymagająca solidnego peceta. Wcielamy się w rolę MacDuffa jednoczącego krainę w drodze ku chwale. Tutaj premiera zaplanowana jest rzeczywiście na rok 2021 i mówi się o pełnym globalnym wydaniu. Jeżeli z kolei jesteście zainteresowani większą ilością informacji o Crimson Desert, odsyłam Was do dwóch materiałów, które były na tym kanale. Możecie tam posłuchać większej ilości informacji potwierdzonych oraz spekulacji dotyczących samej rozgrywki, która może w tej grze się pojawić. Korpang to przede wszystkim ogromne nadzieje związane z wymagającym, izometrycznym, a jednocześnie barwnym MMORPG-iem. Od czasu, kiedy pierwszy raz nagrałem materiał zbierający informacje o tym MMORPG-u, sporo się zmieniło. Ekipa stale słucha społeczności i wprowadza zmiany, a Korpang z poniekąd niszowego tworu staje się bardzo rozwinięty i niezwykle intrygujący, a przy okazji zyskuje na popularności. Otwarte tereny, system mgły wojny, no i połączenie świata fantazy oraz steampunka w bardzo kolorowej, przyjemnej dla oka oprawie graficznej. Do tego kilkanaście klas postaci i rozwinięty system craftu. Co prawda moje obserwacje dotyczące Korpanka w ostatnim czasie umilkły, aczkolwiek czekam i jeszcze raz czekam wspólnie z Wami. Gdybyście jeszcze kilkanaście miesięcy temu zapytali mnie o to, czym wyczekuję Ashes of Creation, broniłbym się rękami i nogami, ale oglądam systematycznie materiały serwowane przez twórców i o ile momentami nadal czuję tam niespójny design, to powoli coś chyba mnie chwyta. Tytuł przypomina mi w swoich założeniach taką refreshowaną mieszankę Vanguarda, no i EverQuesta. Oprawa graficzna wygląda coraz przyjemniej, latające mounty to jest coś, co lubię, a poza tym te polityczno-ekonomiczne zawiłości połączone z możliwością budowania i zwiedzania. Sprawdzę tą grę, zdecydowanie sprawdzę i Wam polecam, szczególnie, że w 2021 roku planowane są testy bez NDA, więc duża część osób będzie miała okazję zweryfikować projekt przed premierą, która pewnie będzie już w następnych latach. Niestety, ale znowu będziemy musieli na pełne wydanie Ashes of Creation czekać. Niemniej nawet testy dla tego MMORPG to już coś wyjątkowego i wręcz nie mogę się doczekać, aby wejść na serwery, a później zaoferować Wam jakieś wideo z wrażeniami. New World w zeszłym roku podczas testów zajął w moim sercu wybitnie wysokie miejsce. Dawno nie zawitałem do gry, która z marszu stała się wyborem numer 1 na komputerze, mimo obecności wielu innych, poniekąd ciekawszych opcji do zabawy. Testy były bardzo korzystne, chociaż nie pozbawione wad. Jednocześnie New World ma w sobie to coś. Jest klimatyczny, jest wyzbyty jakichś konkretnych wytycznych, jest takim Albionem w 3D, dopasowanym do bardziej casualowego odbiorcy, więc tutaj myślę, że duża część społeczności odnajdzie się świetnie. Czasy odkryć go graficznych, specyficzny klimat i wyraźne zaangażowanie twórców w realizację większej ilości wyzwań warto docenić, chociaż pamiętajmy, że 2021 rok to okres wypuszczenia bety, a nie oficjalnej premiery, na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Lubicie broń palną, pozostałości amerykańskiej starożytnej cywilizacji, no i klimat nowego świata? W takim razie New World z pewnością Was zainteresuje i w moim prywatnym rankingu to będzie zdecydowanie top 1, jeżeli chodzi o rozgrywkę sieciową w 2021 roku. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy materiał z cyklu premier 2021 roku. Tutaj mieliście zestawienie tych najpoważniejszych graczy, którzy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy faktycznie mogą namieszać na rynku swoją obecnością. Early accessy, bety, pełnoprawne premiery. Czyżby szykowało nam się nowe rozdanie kart w gatunku MMO, no i sieciówek? Zobaczymy. Trzeba trzymać kciuki, bo szykuje nam się całkiem udane 12 miesięcy, a wszystkich spragnionych kolejnych, trochę mniej medialnych tytułów odsyłam do drugiego odcinka, który pojawi się za chwilę na kanale. To tyle. Cześć!